Nie odgadujemy nikogo, kto nie może, kto nie ma szansy się bronić. Ale mu napierdzielę zaranie. Wysiadamy ja od razu. Ja od razu mu na klatę robię prąta. To chodź, solówka. Ja, opona, kurwa, na środku drogi. Oglądaliście najnowsze premiery motocyklowe? Był taki piękny zapis, bo jest w tym, co nie romantyczne. Co ty robisz, człowieku? Ty się dobrze czujesz? Witamy widzowie dzisiaj. Venom i Desto. Za chwilę łapiemy agenta i jedziemy kurna pewnie na ostatnią jazdę w tym roku. Końcówka października. Będzie się działo. Oho, wyjedzie zaraz. Nie, wyjedzie. Nie, pięknie się przedstawiłeś przed milionami słuchaczy. Taki challenge zrobić, że na przykład przez cały materiał nie możemy zawluźnić nawet razu. Zawrócić? Zabluźnić. Zabluźnić. No, ja to nie bluźnię. Tak. No. Dobra, to dzisiaj ci powytykam wszystkie twoje bluzgi, okej? Okay? Dobrze. Dobrze, to teraz się będziesz pilnował. Nie bluzgamy dzisiaj wcale. Owen, nie będzie miał bluzgania do cenzury. 5 minutes later. Co? Jaki? Jesteś. Chciałeś mnie zatrzymać? Ja pierdolę. Pierdolę takie coś. W mordę. No, bo za... bo widzisz mi roboty, no to w taki sposób cię powinno myśleć o monterach. Jak? No właśnie, nie bluźnić, żeby było mi roboty. Jakie imprezy? Malutka pomachała, a ty odmachałeś? Nie widziałem. Ja pierdzielę, dzieciak ci machał, a ten nie widział. Iść ty, no kurwa, wysiadaj! Dobra, już. Ja przegazowałem, kurna. Macha. Nie widziałem, no. Dzieciak macha, to trzeba przegazować, a co? Agent? Nie. Ale ona z przodu jest ciemna w tym jest. Co? Nie, poczekaj. Agenta? Rudo. No, rudo czarna. Rudo czarna czy rudo fioletowa? Ta. Nie, no ogólnie agent to takie, wiesz, że tak powiem, wredne zwierzę i kompletnie ten kolor to się... Ta, rudy, no. Ta. Pasuje do niego jak ulał. Pozdrawiamy agenta numer 3. Tak jest. Nie obgadujemy nikogo, kto nie może, kto nie ma szansy się bronić. Tak. Ale tak na dobrą sprawę, no powiedz mi, co agent ma do gadania? No słuchaj, w tej chwili nic. No właśnie. Agent, masz coś do powiedzenia? Właśnie, halo agent, ma coś przeciwko? Tak myślałem. Właśnie. O czym ty do mnie rozmawiasz? Głowa cię nie boli? Owen, a ty co się śmiejesz montując ten film? Masz coś do powiedzenia, kurwa? No powiedz, jaki jest agent tak na dobrą sprawę, no powiedz. A teraz tu miejsce na ekranie na słowa od montażysty Owena, bo akurat on będzie montował ten film. Słuchaj, co ma do powiedzenia? Agenta nie ma, jestem u niego na chacie. Ale mu napierdzielę zaranie. Wysiadamy od razu. Ja od razu mu na klatę robię prąta. Od razu wchodzisz w niego jak ten. Jak Arka Gdynia, świnia. Plus jeden. Agentu śmieci się. Nie. No weź. Nie. Proszę. Na 3 cylindry chyba chodzi. Jak widzimy, jest z nami już agent. Agent rozgrzewa opony. Wyjechał z alei serwisowej. Czy agentowi zaczęła chodzić na wszystkie gary? No trzeba chwilę złapać. Wraca do siebie. Już wróciła. Ja widziałeś? Agent to ma taki podwójny rozgrzanie silnika. Najpierw na dwa gary, ciśnie, a potem dopiero dochodzi trzeci. No to ładnie, żeś został. Jedziemy. Chodź z tym. Nie wyjadę, co 40? Cicho, 40. Nie, do 50 zł będzie leopard. Prawie, zaraz zatrzyma, oj, jeszcze trochę, oj.
Kuki, dwa grosze nie ma. Ale mi się chce lać, lol. To chodź, solówka. Dobra, bo was wyjaśnię zaraz i się z tym spokoi, dzień dziecka, kurwa. To się kurwa, w ogóle nie masz prawa głosu, gówniarzu. Ale mu zarysował Giggsa. Powiedz, pani, kilo bigosu i daj mi tu kiełbasę, bo mi się jeździ. Wycisza sobie. Kartą. Powiedz, że kartą taką do grania, waletem. Wyciszyli mnie, ty. Nie mogli wytrzymać. Dziękuję. Z trójeczki. Z piąteczki. Patrz, idzie lać. Idzie lać. Opona, kurwa, na środku drogi, a ten agent se grzebie w interkomie, a tu opona przy nim. A, następne kawałki opony, ty. To łódź opony. Ty, bo ja nic nie słyszałem, kurwa. No, nie było słychać. Omijamy typa po awaryjnym stoi. No to ty jemu oponę wypierdzieliło. Ja co, jadę po jednym kawałku, przyjechałem chyba, nie? Ty, ale kurwa, jakbyś w tą oponę się wpierdzielił, to na pewno gleba. Ej, to jest zatoczka fajna. Jaka zatoczka? Tutaj, jasna pole, wariacie. Zatoczka. Zatoczka, Boże. Boże, ty tu to widzisz? Zamknij, Juri. On to lubi wjechać sobie na pole. Na pole. Lubię. Chory człowiek, myślę. Oglądaliście najnowsze premiery motocyklowe? Ostatnio nie, taki zajebisty motocykl pokazali. Jaki? Nie wiem właśnie, ale podobno zajebisty był. A. Dwa koła miał, jakieś owiewki nawet. Człowiek. Miał dwa turbogwizdki, bulbulator. Bulbulator dobry jest. I potlenek LPG. Ale standard. Ten bulbulator to jest był tuningowany? Tak. Dobrze. Synchro? Ja ci kurwa nie robię okie na dziernie. Małpa, zobacz jaka małpa, ty. Spójrz, jaki piękny zakup swoich pepsów, to nie romantyczne? Nie znamy się tak długo. Ale nie, zatrzymam się na chwilę, zaraz was dogonię. Ja dole! Co chwila się zatrzymujesz! Dokładnie! Co ty robisz, człowieku? Ty się dobrze czujesz? Pole do police! To dla police! Desto dzwoni na policję! Desto dzwoni na policję! Dobre, takie ze smaczkiem. Dobre. Ja to kupuję. Takie prawdziwe, nie? Nie, tam było tam. Desto tam pasuje człowieku nawet do tego głosu, tego typa, nie? Desto dzwoni na policję. Nie mogę z tego, nie? Desto dzwoni na policję. Załapał. Agent załapał.
Tylko ty tutaj nie przesadzaj, bo tutaj wiele rzeczy się złych wydarzyło ludziom. Stracili dużo pieniędzy ludzie tutaj. Nie wiem, o czym mówisz. Ja też straciłem wiele. Ja straciłem wiele. Sprzęgło straciłem. Jedynka. Któreś wydawało się, że to jest dwójka, to była jedynka.